4:17. Jest 4:17. Jest dzień tygodnia. Oj. Oj. Mój pokój dalej jest pusty, dalej jest dużo echa. Rozstawiłem sobie suszarkę na pranie i rozwiesiłem na niej kołdrę, żeby było o tyle chociaż mniej echa w tym zasranym pokoju, który jeszcze nie wiem, czy mogę i czy będę mógł wygłuszyć, więc będę musiał tutaj kombinować. Przede mną jest poduszka, żeby też coś pochłaniała. Jest 4:00. Ja się tutaj czuję strasznie niepewnie i mam grać w horrory. To znaczy, nikt mi nie kazał, ale ja je znalazłem i stwierdziłem... Pewnie spora część z was pamięta, jak ja dawno, dawno temu nagrywałem horror, który nazywał się Power Drill Massacre. Co? Nie! Głos mi się załamuje przez to, że kaszlałem teraz, ale zaraz mi się będzie załamywał z innego powodu, ponieważ kupiłem 5 gier tego typa. Power Drill Massacre jest dalej w Early Access, ale odpaliłem, sprawdzałem, nie zmieniło się nic. Może sobie nostalgicznie zagramy kiedyś. Pozostają jego 4 gry, z czego ta się nie chce włączyć, bo ją kupiłem, ale... You must buy this game to download. Ona jest ściągnięta i kupiłem ją, apparently, i mi nie działa, więc nie wiem. Zobaczę potem. Więc te dwie odpadają. Zostają nam 3. Więc mamy Nun Massacre, o którym słyszałem dość sporo i widziałem, że dużo ludzi to nagrywało. I mamy dwie, o których nie słyszałem nic. The Glass Staircase i Scary Tales Volume 1. Chodźmy ze Scary Tales, zobaczmy. Holy shit. Please adjust tracking for best picture quality. Tak, bo to jest to wszystko nawiązujące do, wiecie, czasów VHS-ów, jakichś starych technologii, retro, lata 80. tak dalej, nie? Dobra, Scary Tales. Pisali, że to są 3 jakieś różne małe historyjki. Game Select. Feed Me Billy. Spiders. Night Shift. Po prostu kliknijmy story mode, zacznijmy nową grę i zobaczmy, co tam jest. A ja... Puppet Combo Presents. Dawaj, dawaj. Okej. Scary retro dźwięki i te... niesamowite efekty przybliżania czegokolwiek. Who's at the door? Kto jest przy drzwiach? Co za noc? Cholera, chyba powinienem otworzyć. No, tak sądzę, że powinieneś. Looks like a nice day. Jasne, nie sądzę. najbardziej menacing słuchawka ever, tylko podnosisz telefon. Jak to jest zrobione, że te tekstury tak faktycznie... What the fuck is going on? Nie grałem w żadne gry na PS1. Może to trochę grałem... Doceniam. Może troszeczkę grałem w jakieś gry z PS2 z emulatorów, ale... Nie sądzę, żeby gry z PS1 miały aż tak dzikie shadery i problemy z teksturami. Chociaż kinda zdaje się być faktycznie takie, jakby to pasowało, ale... O. Hi Dodgeball, I love you. Biedny kotek. Kot już nie żyje, to jest pewne. Kot już nie żyje, jeżeli to jest retro, jakiś slasher albo coś takiego. Kot nie żyje. Flashlight, to wezmę. Nóż wezmę, zanim otworzę drzwi, to jest bardzo rozważna decyzja. Chyba tyle, tak? Unlock. A muszę przeciągnąć faktycznie. O, pod X-em jest latarka, dobra. Pod C, kucanie. A package, I don't remember ordering anything. A, to ja nie wiedziałem, nawet kucnąłem na... cardboard box, okej. Okay. I better put this down on the coffee table. Let's do that. A box. A, bo to jest story mode, czyli to jest jedna z... Okej, story mode polega na tym, że ja faktycznie to przeżywam na zasadzie... Kupiłem te filmy, teraz będę je oglądał. I coś się będzie odwalać jeszcze obok, prawda?
Spiders. Ale to mi włączyło tylko... What? Shit, ale rozmach. Format VHS. Grindhouse. PSX. VHS jest najfajniejszy chyba. Ale fajnie, że jest format PSX. CRT. O, oh, Chromatic Aberration. Jakie... Oh. Sorry. Nie, ja uwielbiam. Stay inside your home and away from windows. This is being transmitted at the request of the Office of Civil Defense. This is an emergency broadcast. This is not a test. In the following counties: Dodge, Lakefield, Battle Ridge, Big Prairie, and the following areas: Lakeville, Pine Creek, Buckfield, Douglasville. Ammo collected. Daddy, no, but I'm your son. Help me. Ale... What? A to ja ratuję swoją rodzinę i zabijam ich. Dobra, thank fuck. O! Oh. What? Is this game? Ja nie wiem, jak tym się trafia, tym się w ogóle nie trafia, co? Nie! Nie! Zostaw! Zostaw! Nie! Holy shit! A okej, ja mam ich po prostu bronić aktywnie, dobra. Dobra, okej, teraz rozumiem. Czyli oni nie biją tak dużo, jak sądziłem. Czy to nie jest taki typowy horror na zasadzie zaraz coś mnie zabije, będzie krzyczeć? Ale czemu on przychodzi przez tą ścianę? Co jest? Okej, jeszcze raz. Dobra. Okej, ja byłem absolutnie ze strony na początku, ja się spodziewa... Halo, co to za fle... Ale flashing, co jest? Halo? Jakiego mogę trafić? Przepraszam. Przepraszam najmocniej. Najmocniej przepraszam pana. Wygląda, że czcionka na najwyższej rozdzielczości jest najmniej czytelna. Teraz... Okej, teraz to wygląda dziwnie. Teraz to wygląda bardzo dziwnie. You found hammer ammo. Hammer ammo. Teraz zrozumiałem, rozumiem. Okej, dobra. Hammer ammo. Okej, okay, słuchajcie, ja się chyba oduczyłem całkowicie nagrywać horrory, bo to mi absolutnie zryło łeb. Bierzemy tom. I guess. Cokolwiek to jest. O której godzinie wychodzisz? O 6? Want me to pick you up? Yeah, it's too far to walk. As if I will be... I'll be knocked out by then. I'll have a beer for you later, have fun. Dobra. Czyli ktoś idzie na imprezę, a ja idę, I guess, pracować tym razem? To wygląda jak ten The Last Stop. W sensie, że... Wiecie. Just in time, hurry up and punch in. I've got a hot date tonight. Bullshit, you wish. Did you sweep the floor at least? Is the phone fixed? No, the telephone company never came, it's still dead, you shouldn't be making phone calls at work anyways. Okay. Łazienki zamknięte, trzeba znaleźć klucze. Załatwianie się do kosza, super, super. Lovely. Dobra. If I s- zaraz, co? If I sell anything, I can put the money in here, okej.
Ja, pamiętacie? W to grałem. Pamiętacie? Tu się dochodziło do takiego domku, a potem się biegało po ciemnych korytarzach. Factory Room 1. Jak tu będzie znowu ten odgłos, to się zesram. To są jakieś rysunki na ścianach. Holy fucking shit. Gdzie jest wyjście? A to jest exit. Lower levels, nie. Ale to zaraz kurwa ryknie. Mówiłem. Okej, to nie jest tak złe jak normalna gra. I can't drink on the job. Yeah. Maybe you should. It's your last fucking day. You're gonna be dead in a few minutes. Gdzie jest time card? Okej. Bang. Okej, dobra. To teraz rozumiem, że jest moja zmiana. Cash register. Motor oil. To jest zły pomysł. Pepper. Maybe if I drink something, I need to make something first. Ale to co mogę faktycznie zrobić? Przestań. Oduczyłem się nagrywać horror. Ja siedzę sparaliżowany i nic nie mówię, tylko siedzę i... Ja nie wiem, co mam robić, no. Hey guys, sorry to... Coś tam nie jest naprawdę. Line isn't fixed. I can't leave the store. Czyli co ja mam zrobić w tym czasie? Czy mam faktycznie przejść Power Drill Massacre 2D Edition? Czy mam przechodzić ten demake naprawdę? Sensu. On sobie przez ściany przechodzi, jasne ziomuś. Przejdę przez ściany. Zapraszam, kolego. Tu jest exit, to jest tędy, nie? Strych. Podjeżdża ciężarówka. Ciekawe, kto to może być. Czy to faktycznie jakiś klient po prostu. There's a customer coming, okej. Okay. Mi się głos załamuje. Możecie to usłyszeć, mi się głos normalnie załamuje. Czy on trzyma pistolet? Hi, can you give me $10 on pump 5? To nie wiem, mi nie zostaje nic innego, jak tylko dalej czekać i... Pewnego razu coś będzie za mną stać, prawda? Ktoś będzie za mną stał i będzie chciał... mi wbić nóż w odbyt. Czy
Czemu tu jest kontrolka do spoglądania za siebie middle mouse'em? Co jest? Aż jakiś biegnie i ucieka. Oh, holy shit. There's a customer coming. Nie wiem co ja robię. Nie mam pojęcia. Ja jestem normalnie brain dead przy tych grach. Teraz się tak stresuję, że ja po prostu wszystkie myśli naraz łączę i przez ten czas, cały czas siedzę tak. I ja nic nie mówię, czy mogę ci pomóc? Dokąd zmierzasz? Hi. Czy mogę ci pomóc? Tak, potrzebuję papierosów. Czy mogę wrócić łazienki? Mogę je otworzyć. Dziwne, powodzenie. Okej. Okay. Nice. Przynajmniej w koszykówkę pogram. Chociaż tyle rozrywki z tej gry będę miał. O! Dałem radę, nice. Czemu jak klikam to speed rośnie? Jak klikam to mi się speed robi większy. Okej, dude. Yo. Hi, you here all alone? No, my coworker is in the back. Okidoki. Okej, bro. This is fucking creepy. Nie. Mam wrażenie, że on tam podszedł chamsko i spojrzał w kamerę. To było... Ziom. Do widzenia. Bez sensu jest ta gra. Przerażająca. Absolutnie honki donki. Dlaczego słyszałem odgłos uchylanych drzwi? O nie! O nie! O nie, jest bardzo źle. Jest ekstremalnie źle. Ja nie... Oj, nie. To ja pozamiatam tutaj i tak popatrzę na te drzwi.
na te cholernie niepokojące otwarte drzwi, których nie mogłem przedtem otworzyć. Ja powinienem tam, czy nie powinienem tam, ja tak jak tam wyjdę, to od razu zginę, prawda? To... Ja nie wiem, co robić. Pozamiatam i wyjdę. Holy fucking shit! Ale teraz nic nie przyjeżdża od dłuższego czasu. To może mam tam faktycznie wyjść? Let's go! Ja chyba nie do końca rozumiem. Nie rozumiem. Okej, mam otwarty tył. Co jest? Spierdalać special thanks, kurwa. Zajebiste, specjalne podziękowania. W dupę się pocałuję. Dzięki za obejrzenie, elo. Na razie, pa pa, elo. Yo. No, wypuść mnie stąd.